Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego, 125. rytuału dla Matki Ziemi, ostatniej pełni Księżyca. To był oczywiście 1 sierpnia 2023 roku. Gdy będziesz słuchać tego sprawozdania, to będziemy albo już w czasie Bramy Lwa, czyli 8.8, portal 88, albo tuż przed, albo w trakcie, albo tuż po. To jest bardzo wyjątkowy czas energetyczny. Wszystkie te osoby z Was, które mają ze mną częsty kontakt, które obserwują mnie na mediach społecznościowych, to wiedzą, że w lipcu mieliśmy portal 777, natomiast teraz w sierpniu mamy portal 88, czyli jesteśmy w bardzo wyjątkowym czasie energetycznym. Jeżeli zależy Ci na realizacji Twojej idealnej wizji życia, osiągnięciu tego wszystkiego, co dla Ciebie ważne, to jest to bardzo szczególny czas. Ten czas będzie trwał do Mabon, czyli do równonocy jesiennej, czyli jeszcze troszeczkę tych energii przed nami. To jest taki moment, gdzie wszystko dzieje się w tym samym czasie. Czyli zarówno następują różne wyrównania karmiczne, jest to moment tej boskiej sprawiedliwości. Jest to taki czas, gdzie możemy uwolnić się od wielu, wielu starych rzeczy i otworzyć się na nowe, ale również te nowe zmaterializować. Teraz materializowanie tych marzeń i pragnień jest dużo, dużo łatwiejsze i dużo szybsze niż zwykle. Dlatego również na moich mediach społecznościowych znajdziesz bardzo dużo nowych treści na zasadzie numerologii, czyli co oznaczają określone godziny, bo teraz może to być dla Ciebie codziennością, że takie szczególne godziny się pojawiają. Znajdziesz mnóstwo przesłań w formie afirmacji, czyli jakich afirmacji używać. Znajdziesz wiele interesujących mini e-booków, między innymi o pochodzeniu dusz z różnych miejsc we wszechświecie. I te mini e-booki są niezwykle ważne, aby nie tylko zrozumieć swoją własną misję i swoje własne miejsce tutaj na Ziemi, ale również będzie Ci łatwiej popatrzeć na inne osoby, które są w Twoim otoczeniu, ponieważ my zawsze trzymamy się razem. Podobne wibracje z podobnymi wibracjami. Jeżeli więc słuchasz moich sprawozdań, słuchasz moich treści, to na pewno w Twoim otoczeniu są również inne osoby, które nadają na podobnych falach, czyli albo są również tak zwanymi nasionkami gwiezdnymi, które przyszły tutaj z różnych miejsc we wszechświecie, albo są to stare dusze z ogromnym doświadczeniem i to wszystko ma ogromne znaczenie, dlatego teraz w mojej pracy pojawiło się tyle innych treści niż do tej pory, aby Ci pomóc dokładnie w tym czasie odnaleźć siebie, odnaleźć swoje powołanie, ale również uwolnić się od tego wszystkiego, co Cię blokuje i co Cię hamuje na Twojej drodze. Również te filmy, które dotyczą czytania z kart, czyli że możesz wybrać jedną kartę i jest to wskazówka dla Ciebie w odpowiedzi na dane pytanie czy na konkretny czas, to wszystko jest dla Ciebie, aby z tego korzystać i aby pomogło Ci dokładnie teraz, w tym momencie tej boskiej sprawiedliwości i momencie apokalipsy, odnaleźć tą właściwą drogę. To nie jest łatwy czas. To nie jest łatwy czas i każdy z nas zmaga się z różnymi energiami, które czasami nie są piękne, nie są różowe, a raczej jest to takie przewijanie się tych pięknych, pozytywnych i potem nawracają jakieś stare, negatywne rzeczy. Znowu piękne, pozytywne, już widzisz, że idziesz we właściwym kierunku i potem znowu nawrót jakichś staroci, które pojawiają się tak, aby pomóc Ci sprawdzić, czy naprawdę się od wszystkiego uwolniłaś, czy naprawdę się od wszystkiego uwolniłeś, czy jednak trzeba tutaj jeszcze nad czymś popracować. Cieszę się bardzo, że tak dokładnie czytacie nowe również rozdziały mojej powieści, że widzicie tą symbolikę, którą ukryłam w tych rozdziałach, czy na przykład w tym ostatnim rozdziale o magii luster,
To wszystko są wskazówki na Twojej drodze. Nawet takie banalne rzeczy, ktoś by powiedział, a jakaś tam powieść z gatunku fantastyki. Jeżeli czytasz uważnie, to zauważysz, że to wszystko są wskazówki dla Ciebie, tylko troszeczkę innej formie niż na przykład ceremonie, takie uroczyste wykłady na temat wiedzy wyższej. To w powieści jest to taka przyjemniejsza forma. Chociaż ceremonie dla mnie osobiście są również bardzo przyjemne, ale jest to zupełnie inna forma, gdzie z taką lekkością, radością, troszkę w taki bajkowy sposób poznajesz tą wiedzę z innej perspektywy. Dlatego zawsze to podkreślam, aby wracać sobie do starszych rozdziałów, aby słuchać tych rozdziałów, które są nagrane, aby wracać sobie do książki, do trylogii, żeby odkryć te przesłania, odkryć symbolikę i oczywiście do moich filmów, w których omawiam symbolikę danego rozdziału, bo wtedy widzisz wszystko z innej perspektywy i dużo dokładniej. Idziemy dalej. W ostatnim czasie mamy bardzo często rytuały świec intencyjnych i muszę Ci powiedzieć, że mniej więcej od listopada ubiegłego roku takim rytuałem albo rytuałami, które najczęściej zamawiacie, to są właśnie rytuały boskiej sprawiedliwości, żeby wymierzyć boską sprawiedliwość tutaj i teraz, w tym momencie, różnym ludziom z Twojego życia. Oczywiście nic nie więcej, nic nie mniej, tylko dokładnie tyle samo, to już ten rytuał tak funkcjonuje, ale on pomaga wyrównać tą boską sprawiedliwość teraz, czyli nie czekać na kolejne 10 lat czy na kolejną inkarnację, tylko dokładnie teraz poprosić o to wyrównanie i to pomaga Ci również uwolnić się od pewnych energii. Tak samo świece oczyszczające karmę, świece, rytuał świec intencyjnych, świec ochronnych, to są w tym momencie takie usługi, w cudzysłowie, które najczęściej u mnie zamawiacie. Dlatego, że ta energia tak bardzo pcha każdego z nas do tej zmiany, przemiany i uwolnienia się od tego starego. Oczywiście po rytuale dla Matki Ziemi, po 125 rytuale dla Matki Ziemi miał również miejsce rytuał, duży rytuał świec intencyjnych. Tutaj wyniki już tego rytuału wysłałam dla każdego z uczestników. Każdy otrzymał wynik do swojego rytuału przez maila. I to był również rytuał dosyć trudny, ponieważ było kilka rytuałów świec, które miały taki słabszy wynik, tak mniej więcej 80%, 90%. Często pytacie mnie, jak to jest możliwe, że jedna świeca ma 100%, kolejna ma na przykład 80% w innej intencji. To zależy od intencji, to zależy od energii i to zależy od woli wszechświata, czy jest teraz ten odpowiedni moment, aby w coś uderzyć. Ty wiesz, że jeżeli jest wynik zły, to ja zawsze powtarzam rytuał, ale uważam, że takie wyniki powyżej 80%, czy nawet powyżej 70%, to są wyniki dobre, ale nie bardzo dobre. Dlatego zawsze zalecam, jeżeli jest taki wynik poniżej tych 100%, żeby powtórzyć rytuał na przykład w kolejną pełnię, albo w kolejny nów księżyca, albo w taki szczególny portal, szczególny moment, jak na przykład równonoc, czy portal teraz 88. Dobrze, ale idziemy dalej. Żeby nie przedłużać, teraz chciałabym podsumować nasz 125 rytuał dla Matki Ziemi. Wszystko, co się wydarzyło, wydarzyło się w bardzo wyjątkowy sposób. Ja do końca nie wiedziałam, czy dam radę być na rytuale w magicznej oazie, ponieważ te osoby z Was, które śledzą mnie na mediach społecznościowych, one wiedzą, że no nie byłam w tym czasie w magicznej oazie czy w okolicy, ale wszystko tak się poskładało, tak się ułożyło, że to się udało. Ty wiesz, że również ostatnia ceremonia o numerze 217 była opóźniona o kilka dni, bo energie były takie niesamowite, że do końca nie wiedziałam, czy już jest czas, aby tą ceremonię nagrać. I była ona opóźniona, nie była ona w czwartek, tylko była kilka dni później, ale jak zwykle w odpowiednim momencie. 125 rytuał dla Matki Ziemi. Jak mogę opowiedzieć o tym rytuale? Właściwie energie były bardzo trudne, bardzo ciężkie już kilka dni wcześniej i każdy z Was to odczuwał. Odczuwaliście takie
można powiedzieć, ataki energetyczne, różne nawróty różnych staroci, starych spraw, starych jakichś powiązań z jakimiś ludźmi, ale na mnie osobiście pierwszy taki porządny atak energetyczny był w południe, no to wiadomo, południe i północ, te dwa momenty w ciągu dnia, ale świetnie sobie poradziłam z tym atakiem, odbiłam tę energię, mocniej się zabezpieczyłam i właściwie przez cały czas przed rytuałem i w czasie rytuału wszystko było idealnie, natomiast zaraz po rytuale, jak uwolniłam magiczny krąg, było kolejne takie dosyć silne uderzenie we mnie, ale również je świetnie odbiłam, usunęłam, zneutralizowałam i praktycznie nie miało ono żadnych jakichś takich głębszych skutków. Ale mówię o tym dlatego, że wiele osób z Was na pewno również miały takie ataki energetyczne, ponieważ no, mrok teraz wali we wszystko, co tylko możliwe, brzydko mówiąc, nie przebiera w środkach, stosuje metody podbramkowe, poniżej pasa i można czasami być bardzo, bardzo zaskoczonym, a dlaczego akurat mnie, a dlaczego akurat mnie coś próbuje zatrzymać, a dlaczego akurat tutaj jest jakiś problem. To są takie czasy i nasze dusze wybrały sobie ten czas apokalipsy, żeby być tutaj, w tym momencie i ma to ogromne znaczenie i dla nas, i oczywiście dla całej Ziemi. 125. rytuał dla Matki Ziemi przeprowadziłam w magicznej oazie, w bardzo szczególnym miejscu, ponieważ mój śnieżnobiały taras jest w tym momencie zbity całkowicie. Jest nowa płyta betonowa położona, na tym jest specjalne takie uszczelnienie, ponieważ pod tym tarasem jest jedna z moich świątyń, dlatego nie może przeciekać w zimie, dach nie może przeciekać, a przeciekał. I teraz dlatego moja świątynia wewnątrz jest cała omszona, ponieważ mech sobie rósł na ścianach, bo tak było wilgotno. Musieliśmy to zmienić. No i na tym wszystkim było biała geowłóknina i na tym wszystkim była siatka z żelaza, ponieważ jeszcze idzie na to jedna warstwa betonu. I wyobraź sobie, że na początku się zastanawiałam, czy mam stanąć na tej żelaznej siatce, jakie to będzie miało znaczenie dla rytuału, ale otrzymałam wskazówkę, że tak, jak najbardziej, ponieważ przewodzi to energię, a że we mnie jest również bardzo dużo żelaza w moim organizmie i to powoduje często różne zawirowania w polu elektromagnetycznym, to jak najbardziej powinnam przeprowadzić ten rytuał właśnie na tej białej geowłókninie i na tej siatce z żelaza. Chciałam najpierw w innym miejscu przeprowadzić, jednak taka została mi dana wskazówka, że jak najbardziej, i muszę Ci powiedzieć, że rytuał przebiegał w bardzo zagadkowy sposób, ponieważ ta pierwsza część odbyła się na tej właśnie żelaznej siatce, a następnie miałam zmienić na drugi taras, który jest zaraz obok i tam już oczywiście nie ma żelaznej siatki. I tą drugą część, która chyba jest najbardziej taka fascynująca, tak można powiedzieć, przeprowadziłam na tym drugim tarasie. Czyli jak gdyby tworzyłam krąg dwa razy i usuwałam, później likwidowałam dwa razy w dwóch różnych miejscach. Dwójka, symbole arcykapłanki. No ale zaczynajmy, co się wydarzyło. Więc ogólnie rytuał zaczął się mniej więcej punktualnie, tam może kilka minut przed wyznaczoną godziną, ale ogólnie zaczął się punktualnie, czyli nie dużo wcześniej czy później. I rozpoczęło się tak bardzo niewinnie, czyli jak zwykle wszystkie istoty, które są na rytuale, wszystkie energie, stworzenie ochrony dla uczestników i tak dalej, to wszystko znasz, to wszystko przebiega mniej więcej tak samo. No ale zaczynajmy, więc co się wydarzyło? Cały ten przebieg rytuału, te wszystkie energie, jak na przykład deszcz białych kwiatów, jak złoty pył, to wszystko było mniej więcej tak jak zawsze przez te wszystkie lata, ale co się wydarzyło na tym rytuale, to mogę jedynie powiedzieć, to była kumulacja energii, które już od listopada są aktywne. Czyli pierwsza energia to była Boska Sprawiedliwość. I tutaj ta Boska Sprawiedliwość
została wymierzona globalnie, czyli siły wyższe wykorzystały mnie do tego, aby aktywować tą boską sprawiedliwość tutaj i teraz, natychmiast, globalnie. Czyli dla wszystkich ludzi, którzy na przykład krzywdzili zwierzęta, albo krzywdzili innych ludzi, albo robili coś złego, albo służą jakimś tam istotom mroku i tak dalej, to zostało wymierzone globalnie. Co to oznacza? To jest bardzo fascynujące, ponieważ to oznacza, że coś wydarzy się na Ziemi, że przerwiemy ten cały cykl sprawca-ofiara, czyli cały cykl karmiczny. Jeżeli się nad tym głębiej zastanowimy, to pasuje nam to tak przepięknie do tych przepowiedni na temat nowej Ziemi, tego złotego wieku na Ziemi. Złoty wiek to taka troszeczkę energia, gdzie króluje to dobre i piękne, albo tego dobrego i pięknego jest bardzo dużo, a tego złego jest mniej, czyli mniej więcej jest to w równowadze. W tym momencie jest tak, że tego złego jest dużo, dużo więcej niż dobrego. I teraz, żeby to mogło nastąpić, trzeba przerwać bardzo wiele cykli sprawca-ofiara, żeby znowu ten sprawca nie musiał być ofiarą w kolejnej inkarnacji. I teraz rozumiesz, dlaczego ta boska sprawiedliwość, dlaczego ten boski sąd. Jednocześnie wiele dusz, które odejdą z Ziemi w kolejnych latach, dziesięcioleciach, nie wróci już tutaj w tej postaci i dlatego też zostaną uwolnione z tego cyklu karmicznego. Bardzo fascynujący proces, którego nie można tak wyjaśnić w dwóch słowach, ale który tutaj globalnie jest obecny na naszych rytuałach dla Matki Ziemi. Dlatego również od pewnego czasu mój przewodnik, ale również siły wyższe twierdzą, że moja praca, która polegała na wysiewaniu tego dobrego, na tworzeniu tego dobrego, się zakończyła. Czyli ten etap się zakończył i teraz zostały mi wskazane inne drogi, jak mam iść dalej, ponieważ wysiewanie teraz czegokolwiek mijałoby się z celem. Czyli zwróć na to uwagę, jak moja praca wyglądała na przykład w roku 2012, 2007, 8, 9, 10, 11. To była typowo praca wysiewająca. Natomiast w tym momencie jest to zupełnie inna praca i to będzie bardzo widoczne w treściach, które tworzę i które będę tworzyć w kolejnym czasie. Może to być dla niektórych osób zaskakujące. Dlaczego takie zmiany? Dlaczego w tym kierunku? Niektóre osoby mogą być rozczarowane, ale to już nie jest mój wybór. To jest po prostu to, co zostało mi wskazane. Ja tutaj tylko i wyłącznie wykonuję moją misję, wykonuję to, po co tutaj przyszłam, w wolontariacie na Ziemię z moim magicznym 33. I gdy to wykonam, to moja misja się zakończy, będę mogła wrócić do domu, dlatego staram się ją wykonać najlepiej, jak potrafię. Więc tak, pierwszy ten etap, jak możesz to teraz obserwować? Możesz to obserwować tak, że wielu ludzi dostanie po łapach. I teraz tak, dodatkowo w ramach moich prywatnych doświadczeń aktywowałam również rozbicie iluzji na mediach społecznościowych. Ja sobie zdaję sprawę z tego, ile mnie to może kosztować, ale doszłam do wniosku, że jest to idealny moment na to. Każdy z Was to zauważył, że jeżeli wpisujemy coś, czego szukamy w wyszukiwarkach czy gdziekolwiek, to dostajemy tylko kilka wyników, a później już są promowane rzeczy czy zupełnie inne rzeczy, których my nie szukamy. Ja o tym mówiłam wiele lat temu, że taki moment nadejdzie, że będzie bardzo trudno cokolwiek znaleźć w internecie, ponieważ tak zostało to ograniczone, żeby można było tylko znaleźć takie najbardziej popularne rzeczy, a wszystkie inne zostaną ukryte. I każdy z nas to obserwuje, kto ogląda interesujące kanały na YouTube na przykład, to wie, że czasami kogoś subskrybujemy, a zupełnie nie dostajemy powiadomień. Zupełnie jak gdyby te treści są ignorowane, dopiero jak szukamy tej osoby i to podajemy konkretnie imię i nazwisko, to dopiero możemy te treści znaleźć.
Dlatego już od wielu miesięcy mówiłam o tym, nigdy nie patrz na ilość wyświetleń, ponieważ te dobre treści są blokowane, natomiast ten szajs, za przeproszeniem, czyli takie byle co, albo to, co odpowiada sile mroku, to jest promowane. I u mnie wygląda to tak, że ja kilka kanałów zablokowałam, ponieważ nie chcę widzieć takich osób, które działają w dziedzinie duchowości, pracują dla mroku, a ciągle były mi przez YouTube czy przez Google pokazywane. Zablokowałam te kanały, że są dla mnie nieinteresujące, że sobie nie życzę, żeby one się wyświetlały. Na innych mediach społecznościowych też są takie funkcje, na przykład ogranicz widoczność danego kanału albo wyłącz, a mimo tego na YouTubie dalej te osoby są mi pokazywane, więc już wiemy, co tutaj się za tym kryje, mimo tego, że tą blokadę założyłam. I wyraziłam moją wolną wolę boskiej sprawiedliwości dla następujących ludzi, którzy pracują. Gazeta.pl, Wikipedia, Wirtualna Polska. Ty wiesz, że w Wirtualnej Polsce kiedyś były moje artykuły dostępne. Gdy zmieniła się ekipa, to wszystko jest blokowane. Nawet maile są blokowane, które wy otrzymujecie i macie skrzynki na Wirtualnej Polsce. Czyli jeszcze raz, Gazeta.pl, Wirtualna Polska, Wikipedia, YouTube i Google. Czyli wymierzenie boskiej sprawiedliwości dla całej tej grupy, która pracuje w tej spółce, o nazwijmy to tak, i która blokuje moje treści, ale również blokuje wszystkie piękne i pozytywne treści, a promuje te mroczne. Więc tutaj włożyłam kij w mrowisko. Z pewnością te osoby teraz słuchają też tego sprawozdania i będzie to miało konsekwencje dla mojego kanału, ale myślę, że najwyższy czas, żeby o tym powiedzieć, bo nawet jeżeli będzie miało konsekwencje, to mamy jeszcze inne możliwości, żebyście mogli oglądać moje filmy, jak Facebook na przykład, albo jak TikTok, albo jak Vimeo. Czy mój blog prywatny, ale myślę, że to jest też taki czas, aby powiedzieć otwarcie nie i że wypowiadamy wojnę, nie przyzwalamy po cichu na jakieś takie działania. Jednocześnie drugi etap to będzie rozbicie iluzji, także wszystkie osoby zobaczą, że te osoby, które służą istotom mroku, że one im służą. Czyli teraz, gdy będziesz oglądać kanały na YouTube czy na innych mediach, to miej oczy szeroko otwarte, bo ty odczujesz w sercu, czy to jest prawdziwa osoba, czy to jest fałszywe, czy to jest kłamstwo, czy to jest jakieś kopiowanie czegoś, podszywanie się pod coś, a w rzeczywistości ludzie ci służą tym siłom demonicznym. I kolejny etap rytuału to był chyba najpiękniejszy, i tak mogę ten rytuał podsumować, to był cały etap, który polegał na uwalnianiu dusz zwierząt przywiązanych do ziemi. Czyli zwierząt, które zostały zamordowane, które zostały w jakiś sposób męczone tutaj na ziemi, ich dusze zostały przywiązane do ziemi. I zaczęło się właściwie niewinnie od moich zwierząt, czyli tych zwierząt, które w magicznej oasie zostały uśmiercone na przykład przez sąsiadów czy inne złe osoby. A później szło już masowo. Po prostu ta energia szła przez całą ziemię i to są wszystkie zwierzęta również hodowlane, mordowane w rzeźniach, w czasie transportu, zwierzęta z hodu klatkowego, zwierzęta również takie normalne zwierzęta jak insekty, które są mordowane przez ludzi. Masowo to były tysiące dusz. To było jak takie tysiące białych, malutkich ogników, które zostały uwolnione. Ja byłam tylko narzędziem do tego. Ja tego nie robię ja jako Maria, tylko to robi energia wyższa i mnie wykorzystuje jako narzędzie. I oczywiście za pozwoleniem, czyli wiemy, że dobre siły zawsze akceptują wolną wolę. I te tysiące dusz powstających z różnych miejsc
To było takie niesamowite. Ja w pewnym momencie myślałam, że już muszę zamknąć ten portal. Już chciałam ten portal zamknąć, a tu kolejne, kolejne, kolejne. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ze wszystkich kontynentów, ze wszystkich miejsc. No coś niesamowitego. Nie mam pojęcia, ile tych dusz było, ale było ich bardzo, bardzo dużo. I tutaj wydarzyło się coś niesamowitego, ponieważ w pewnym momencie ludzkie dusze też chciały zostać uwolnione. I była taka wizja grobów, gdzie wyciągały te dusze, takie ręce z tych grobów. Ja nie oglądam horrorów, więc nie jest to możliwe, żebym miała takie wizje z powodów takich zwykłych, banalnych, jak podświadomość. Dla mnie to wszystko jest takie zaskakujące, to co widzę. I tutaj te dusze były typowo poblokowane, czyli ten 125 rytuał dla Matki Ziemi, bo ty wiesz, że już był taki moment uwalniania, gdzie uwalniałam dusze ludzi, ale tutaj typowo na tym rytuale te dusze ludzkie zostały zablokowane, że to nie był ten czas dla nich, jeszcze muszą troszeczkę poczekać. To był typowo rytuał dla dusz zwierząt, insektów, ryb, płazów, no tych wszystkich małych istotek, mniejszych istotek. I muszę ci powiedzieć, że chyba z 3 albo 4 razy już czułam, że czas ten portal zamknąć, a tu jeszcze kolejny, jeszcze kolejny, jeszcze kolejny, ale w pewnym momencie był koniec, ten portal się zamknął, ja rytuał zakończyłam, czyli wszystko jeszcze podsumowałam, prawda, zabezpieczyłam, pożegnałam się z wami, wykonałam gest kwiatów, wszystko tak jak zwykle. I wyobraź sobie, że zrobiłam rytuał świec intencyjnych, który trwał bardzo, bardzo długo. Tych świec było tyle, że i chyba przy jakiejś, nie wiem, z boską pomocą po prostu dla mnie to było możliwe, chociaż przez kolejne 3 dni byłam wyłączona z życiorysu. Tyle mnie to kosztowało energii, żeby to wszystko aktywować. Przez kolejne 3 dni to po prostu nie wiedziałam, jak się nazywam. I muszę ci powiedzieć, że wróciłam już do domu, który wynajmuję na Maderze, gdy jestem na Maderze. I wyobraź sobie, że poszłam pod prysznic, już chciałam się położyć. Było tuż przed 12, czyli jeszcze nie była 12 w nocy. My mamy oczywiście inny czas niż polski, no nie? Jeszcze było kilka minut przed 12, ja się położyłam do łóżka, a tutaj się okazało, że ja mam dalej działać. Musiałam natychmiast wstać, znowu aktywować wszystko i jeszcze kilka minut przed 12 kolejne setki tych dusz zwierząt szły do światła. Czyli musiałam znowu ten portal otworzyć, bo jeszcze po prostu w tym poprzednim rytuale nie udało mi się wszystkich wysłać, które odejść powinny. I tak mniej więcej musiała być 12, kiedy rytuał się zakończył, czyli ta druga część rytuału się zakończyła. I muszę ci powiedzieć, że ten rytuał był po prostu niesamowity. Byłam w takim stanie energii przez te kolejne 3 dni, oczywiście wyłączona z życiorysu, ale byłam w takim stanie energii takiej wdzięczności, takiego, jak to nazwać, takiego wzruszenia, że to jest możliwe, że zostałam do tego wybrana, żeby robić coś tak pięknego, coś tak wyjątkowego, coś tak ważnego. I muszę ci powiedzieć, że po tym rytuale, mimo tego, że przez te 3 dni byłam dętka, kompletnie do niczego się nie nadawałam, ale czułam w sobie taką siłę wewnętrzną i taką niesamowitą, ktoś by powiedział, motywację, taką niesamowitą misję, takie poczucie tej misji, że wzięłam sobie tyle czasu, co potrzebowałam na tą regenerację, ale już mimo tego, że się regenerowałam, to już spisywałam wszystkie te rzeczy, które mam wykonać w kolejnym czasie, żeby tę misję jeszcze lepiej wypełnić. I muszę ci powiedzieć jedno, to był 125 rytuał dla Matki Ziemi. I to mamy 1, 2, to jest 3, 5 z 8.
jak na górze, tak i na dole, nieskończoność, ten symbol nieskończoności, ten symbol równowagi, ale również ten symbol tej boskiej sprawiedliwości. I muszę Ci jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że przed rytuałem postanowiłam, że będę prowadzić te rytuały dalej, mimo tego, że od dłuższego czasu czułam, że powinnam robić to samodzielnie, nikomu nie mówić, że to robię, nie nagrywać sprawozdań, tylko po prostu działać samodzielnie, żeby ta energia była jak najczystsza i najmniej zakłócona. Ale zdecydowałam, że będę dalej prowadzić rytuały dla Matki Ziemi. Będę się nadal nagrywać po tych rytuałach, 33 na wyświetlaczu teraz, ale będę dodatkowo prowadzić prace podobne do rytuału dla Matki Ziemi dużo częściej. Czyli nie tylko raz w tygodniu, ale dużo, dużo częściej, ponieważ my jesteśmy teraz w takim momencie kulminacji energetycznej i pewne procesy trzeba przyspieszyć, żeby nie było za późno. Czyli tak jak na naszej ceremonii 217, mam nadzieję, że już widziałeś ceremonię 217, ponieważ ma ogromne znaczenie teraz dla Ciebie i Twojego życia, każdego z nas praktycznie. Ceremonia o tym, by sięgać do gwiazd, stać się gwiazdą, przeznaczona dla szczególnych ludzi, szczególna wiedza dla szczególnych ludzi. Więc przeczytaj sobie najpierw opis ceremonii 217, jeżeli poczujesz w sercu tak klik, że jednak to jest dla Ciebie, to sobie ją obejrzyj. I pamiętaj oczywiście, że za ceremonię konieczna jest wymiana, dlatego one nie są dostępne bezpłatnie, ponieważ jest to typowo energia oczyszczająca, uzdrawiająca i tutaj musi być zachowana wymiana, a dodatkowo przekazanie wiedzy. Ale myślę, że jest to w tym momencie najlepsza inwestycja w siebie i w Twoją przyszłość. To plus rytuały, to plus przepowiednie, na przykład skąd pochodzi Twoja dusza. W tym momencie nie mam żadnego wolnego terminu. Myślę, że do połowy miesiąca nie dam rady wykonać żadnej przepowiedni, ale zapisz się na powiadomienie, bo jak tylko będzie wolny termin, a jeszcze nie znasz swojego pochodzenia duszy, to będzie to najlepszy moment, aby je poznać. A ja życzę Ci z głębi mojego serca wszystkiego, co najlepsze, najpiękniejsze, realizacji siebie, realizacji Twojej idealnej wizji życia, idealnej wizji również samej siebie, samego siebie, odwagi, motywacji, pewności siebie, wiary w siebie, samodyscypliny, samozaufania, samodoskonalenia. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Boccardi.